Drodzy Państwo, chociaż do Państwa nie powinniśmy się zwracać, bo Państwo są tym widzem nieobecnym, ale pomyślałem sobie o nas, że my jesteśmy rektorami z nadrzeki, bo wszyscy mamy to doświadczenie, ja bieżące, koledzy rektorzy, przeszłe, że kierowaliśmy Uniwersytetem nad rzeką, a w każdym razie nad znaczną jego częścią i z tą rzeką mieliśmy rozmaite przygody, niektórzy poważniejsze, inni mniej poważne, ale generalnie nie były to dobre przygody, bo w tej łagodnej formie był to nieprzyjemny wygląd i zapach, natomiast w tej bardziej uciążliwej to było zalanie dość poważne, bo wtedy, jak pamiętacie dobrze, archiwum, między innymi archiwum Uniwersytetu zostało zalane, więc przez długie lata, także kadencji, myśleliśmy o Rawie jako raczej przeszkodzie, a w każdym razie problemie niż obiekcie, nie definiując jeszcze z czym mamy do czynienia, bo nie o samą wodę chodzi, jak pewnie rektor Andrzej Kowalczyk nam powie, ale mieliśmy do czynienia z pewną przeszkodą, z obiektem, który stawia nam opór i pewnie można by się przyznać do różnych małodusznych myśli, że niejednemu z naszych pracowników, studentów przychodziło do głowy, że może dobrze, żeby tego czegoś nie było, albo żeby to może nakryć, bo przecież Rawa w znacznej części jest przykryta powierzchniami ulic. Ale tak się składa, że na terenie naszego kampusu jest odkryta, więc Rawa nam się pokazuje w uniwersytecie. I to skrywanie i pokazywanie Rawy jest samo w sobie intrygujące, zarówno jeśli chodzi o to, że chcemy tę Rawę ukryć jako rodzaj wstydu. Była mowa o pewnej winie antropocentrycznej, która w Rawie pływa, która na Rawie się unosi. I w tym niby funkcjonalnym przykryciu betonowymi ulicami kryje się nasza wina, jakbyśmy wyrzut sumienia chcieli ukryć. Ale zarazem wypływa ta Rawa, czy pokazuje nam się w miejscu, które wiąże się z zasady swej, z badaniem, czy jak mówi się nieco patetycznie, ale chyba słusznie, z poszukiwaniem prawdy. No więc jeśli ta rzeka objawia się w środku uniwersytetu, tuż przy rektoracie, płynie wzdłuż Wydziału Nauk Społecznych, Biologii, Chemii, Prawa, to można powiedzieć, że Rawa angażuje całą społeczność, ale też rozmaite dyscypliny. Wydaje mi się, że to, co ciekawe w tym problemie, z którym od dobrych już paru miesięcy bardziej uporczywie się zmagamy, czemu się przyglądamy, to i ten problem, ten temat zbiera coraz większą liczbę uczestników, zarówno profesjonalnych badaczy, którzy podejmują badania, jak właśnie profesor Andrzej Kowalczyk i jego współpracownicy, jak i my, jak profesor Tadeusz Sławek, czy ja, którzy przyglądamy się Rawie od strony języków, które ona wywołuje czy przywołuje. I te różne języki wydają mi się czymś niesłychanie ciekawym, te różne sposoby uchwycenia tego, z czym właściwie mamy do czynienia w przypadku Rawy. Zresztą Andrzej uświadomił mi zaraz na początku, że właściwie słowo rzeka jest tam nieuprawnione. No więc jak, Andrzej, można mówić o rzece, czy nie? Czy co to w ogóle jest? Celowo używam słowa obiekt, żebyśmy go spróbowali uchwycić pojęciach jak. Bardzo dobre pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie panu rektorowi. Proszę państwa, co to jest? No, troszkę dłużej by trzeba do tego dochodzić, by sobie odpowiedzieć na to pytanie. Na pierwszy rzut oka rzeczywiście ciśnie się i mnie się cisnęła taka odpowiedź, że nie, to rzeka nie jest. Ale im dłużej się temu przyglądam, tym bardziej wątpię nawet w to, co sam kiedyś twierdziłem. Z czym to się wiąże? Być może z tym, że to, co płynie w Rawie, w jaki sposób i ile tego płynie, też się zmienia. Jeśli pytanie powstało w latach jeszcze 90., 80., 90., co to jest, to było trudniej odpowiedzieć, czy to jest rzeką, niż dzisiaj. To na pewno.
Ale jeszcze chwilę dygresji. Pan rektor powiedział, że jesteśmy rektorzy z nadrzeki. Ja jestem dosłownie z nadrzeki, bo nad rzeką się urodziłem, co prawda daleko stąd, nad samą rzeką i mieszkałem do samej matury. Potem zacząłem studiować nauki, od geologii się zaczęło i nauki o wodzie, więc urodziłem się jeszcze, trzeba dodać, pod znakiem wodnika, żeby tu się wszystko zgadzało, tak, jak chodzi o wodę. No i potem zacząłem w wodzie robić, w cudzysłowie, prawda, tak się to mówi potocznie, gdzie robisz, w wodzie robię. No tak się złożyło przez tych kilkadziesiąt lat, z wody żyję. I no wracamy, co prawda, do innej rzeki, ale jednak chyba rzeki, zaraz do tego dojdę. Trochę trudno jest to wielu z nas z tym się zgodzić. Kanał ściekowy to jest obiegowe słowo, prawda? Zresztą prawo niestety usankcjonowało to powiedzenie, to określenie, bo stwierdzono, znaczy prawo, w którymś momencie prawo wodne w Polsce narzuciło jak gdyby taki arbitralne określenie, czym jest rzeka. Przynajmniej średni przepływ to 2 metry sześcienne na sekundę, to jest 2000 litrów na sekundę. To można od tego w wartości przepływu, można ciek wodny traktować jako rzekę. Natomiast... A o źródłach nic nie mam? Źródło jeszcze powinno mieć swoje źródło i przepływ. Tak, przepływ. Dziękuję bardzo. Tak, tak. A to co istotne. Płynie? A to co płynie nie. O. A to co płynie nie. I właśnie tu jest bardzo ciekawy problem, bo tak, co do tego, czy to jest rzeka, w literaturze z przeszłości możemy spotkać z początku tego wieku, z XIX wieku w literaturze odnoszącej się do tego terenu, do miasta Katowice, różne określenia. Strumyk, potok, rzeczka, rzeka, no i kanał ściekowy. Oczywiście kanał ściekowy jako urządzenie kanalizacyjne, to już strasznie brzmi w ogóle i to niezbyt dobrze, jak o językach będzie tu mowa, do tego wrócimy. Ale Tak to określano. Co płynie w tym? To jest istotne, pytasz, tu pan rektor pyta o to, co tam płynie. No właśnie, rzeka to jest obiekt natury, prawda? Więc płynie woda, która to jest generalnie woda deszczowa w naszym klimacie. Czy ona spływa bezpośrednio, czy pośrednio wsiąka w zlewni i dociera do rzeki, to jest ta woda, że tak powiem, jako element natury. A jaka woda płynie w tej rzece? Zresztą tutaj taki cytat w książce Georga Hoffmana, Historia miasta Katowice z 1985 roku. Pisze on tak, wzdłuż północnej strony miasta płynie Rawa. Nie odnosi się do tego, czym to jest. Tworząc granicę między miastem a terenami Włości. Taki sam strumyk powstaje w pobliżu Królewskiej Huty. Chodzi o to, że tam były dwie, jak gdyby, dwa cieki składające się na Rawę. Taki sam strumyk powstaje w pobliżu Królewskiej Huty z wielkiej ilości źródeł i otrzymuje dopływy z większości kopalń już wtedy, pod koniec lat XIX wieku. Rozwija się on wielokrotnie w stawy, jak to ma miejsce w okolicach Zwęża i Katowic. Jednakże, i to jest ważne zdanie, na coraz większym obszarze przekształca się w bagna, lecz ostatnio w naszym stuleciu uległ znacznemu zmniejszeniu. Nie, i to następne zdanie. Jako dopływ Brynicy Rawa posyła swą ubogą, kwaśną wodę do Przemszy, a wraz z nią do Wisły. Nie jestem językoznawcą, ale dla mnie tu akurat treść słowa swą wodę jest ważna. O ile wtedy można było powiedzieć, choć nie do końca, bo już sam autor pisze, że były wody z kopalni odprowadzane. To już nie jest woda ta Rawy naturalna, już dostarczona. Ale ścieki, które dopływały z miast takich jak Świętochłowice, prawda, Chorzów, Ruda Śląska, no w niewielkiej ilości, ale i potem Katowice. Z czego te ścieki powstawały? Z wód w przeszłości pobieranych w zlewni Rawy. Ale z biegiem czasu, jak rozrastała się demograficznie i, że tak powiem, przemysłowo Górny Śląsk, wody musiały być dostarczane spoza zlewni Rawy, a zrzucane w zlewni Rawy. Czy to są jej wody? Czy ona swą wodę prowadzi? I do dziś tak jest, że jeśli nie pada deszcz przez 2-3 tygodnie, to płyną w zasadzie oczyszczone ścieki w Rawie, bo nie ma dopływu
nie ma spływu powierzchniowego, bo on jest bardzo szybki, do tego może wrócimy. Teren jest zabetonowany, asfaltowany, uszczelniony, nie ma wsiąkania prawie że. A poza tym koryto jest wybetonowane, sztuczne, czasem powyżej poziomu wód, powyżej powierzchni terenu nawet, więc nie ma zasilania tymi wodami gruntowymi, płyną ścieki. A te ścieki, tak jak mówię, to jest woda z Goczałkowic, która płynie do Katowic, to jest woda z Maczek, to jest woda z Kozłowej Góry, ze zbiornika, prawda, też, no to czy ona prowadzi swą wodę, a zatem czy można powiedzieć, że jest rzeką. Ale teraz popatrzmy jeszcze na to, jaką funkcję ten ciek, jeszcze pozostaniemy przy tym, pełni. No przede wszystkim nie możemy powiedzieć, że, bo samo zakrycie to jeszcze nie jest to, nie możemy powiedzieć, że tego cieku nie ma. Zasypiemy go czy coś takiego, no nie. Dobrze, a wody opadowe gdzie się, co się z nimi stanie? To jest jej podstawowa funkcja tego cieku, odebrać wody opadowe, prawda? I taką wypełnia. I ja myślę, że w tej chwili to, że musi odebrać ścieki, no też coś trzeba z tym zrobić, bo cóż, można by sobie wyobrazić jakąś sieć rurociągów, które odprowadzają ścieki z oczyszczalni dokąd? Do jakiegoś odbiornika, zawsze one muszą trafić. Może nie do małej rzeczki, nie do małego pstrumyka, do większej. Także te funkcje wypełnia. Jakby jest takim rezerwuarem zasobów. Co prawda, znowu tutaj pójdźmy, że ta rzeka czy ten ciek nie ma swojej doliny. Według mnie rzeka jest zasilana wodami naturalnymi, które powstają, znajdują się w tej zlewni i powinna mieć swoją dolinę. Miasta, a szczególnie tu, nasze miasta, tę dolinę zabrały. To nie jest ta sytuacja, że rzeka kształtowała rozwój miasta. Tu odwrotnie się stało. Do pewnego momentu tak. To osadnictwo było związane z rzeką. Kuźnice i tak dalej, ten drobny przemysł. Ale potem okazało się, że urbanizacja w ogóle zignorowała tę rzekę, powiedzmy już, czy ten ciek. I nie ma to jakby takiej roli w tej chwili. Także no, reasumując i kończąc tę kwestię, ja myślę, że jest to nadal rzeką, bo jeszcze przechowuje zasoby, w pewnym sensie gromadzi zasoby, mimo że nie ma doliny swojej, prawda? Bo to dolina, proszę Państwa, dla nas przyrodników dolina rzeki, bo samo koryto ma małą pojemność i magazynowania wody. A jeszcze jak jest wybetonowane, kamienne, uszczelnione, tam jest bardzo mało wody. Natomiast dużo wody jest w dolinie rzecznej. Im większa, tym lepiej. To jest tak jak gąbka nasączona wodą. Szybko ją nasączymy wodą, ale ona powolutku oddaje tę wodę. To jest rezerwuar wody. Tam się rozwija życie, tam się przechowuje zasoby wodne. Właśnie w dolinie. Tutaj ta rzeka została pozbawiona doliny, bo zostało to zasypane, zabudowane, skanalizowana jest rzeka i przyspieszony jest przepływ wody. Nie ma życia biologicznego. Ale mimo wszystko wydaje mi się, ja się skłaniam, że jednak trzeba to nazywać rzeką, bo ma też te walory bardzo dobrze zresztą w naszej wspólnej pracy przywołanej już tu przez pana rektora, to jest na zakończenie tej kwestii, na spuentowanie, wyraził to współautor naszej pracy, właśnie wspominany już przez pana rektora, pan profesor Paweł Tomczok we wstępie do tej, to się jeszcze nie ukazało. Ale pisze tak, dziś Rawa częściowo ukryta, częściowo odkryta, znowu staje się ważnym obiektem dyskusji o mieście i w swoim miejscu w przestrzeni poprzemysłowej. Jest przy tym obiektem o mocno problematycznym statusie. Encyklopedyczna definicja rzeki mówi o naturalnym cieku zasilanym wodą z opadów, który płynie w łożysku wyżłobionym w wyniku działania siły erozyjnej. W tej definicji preferuje się naturalny charakter rzek. Współcześnie wiele z nich to także artefakty stworzone przez człowieka albo przekształcone w wyniku wieloletniej działalności ludzkich instytucji. Chcielibyśmy przyjąć, że rzeki są złożonymi splotami sztucznych i naturalnych sił. I to jest właśnie ta sytuacja, dochodzimy do Rawy, wracamy. Splotami sztucznych i naturalnych sił, hybrydowymi formami, które nie są ani naturalne, ani kulturowe, ani ludzkie, ani nieludzkie, ani społeczne, ani materialne, ale są kolektywnymi lub mieszaninami tych wszystkich elementów. I właśnie Rawa jest takim problematycznym obiektem, ale to chyba skłania mnie do tego, to co tu zostało zawarte w tym tekście, do tego, żeby jednak to rzeką nazywać, tym bardziej, że ma ona jakąś przyszłość, o czym też pewnie będziemy rozmawiali.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście, tak jak tutaj Ryszard powiedział, wszyscy jesteśmy rektorami z nadrzeki, nawet na swój sposób, ponieważ i Ryszard, i ja jesteśmy jakoś związani z cieszyńskim Śląskiem. Moglibyśmy nawet powiedzieć, że jesteśmy trochę takimi utopcami z nad tej rzeki. I tak w nawiązaniu do tego, o czym tutaj panowie mówili do tej pory, to pytanie, czy można mówić o rzece. No, doczekaliśmy się roboczej definicji, że tak, chociaż oczywiście ta rzeka jest zdefiniowana już jako twór hybrydowy, to znaczy taki, gdzie rozróżnienie, takie przynajmniej bardzo klasyczne rozróżnienie między tym, co naturalne, a tym, co się wywodzi z kultury, już bierze w łeb, jest już nieaktualne. Te dopływy z kopalń, o których tutaj Andrzeju mówiłeś, i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym momencie użyłeś też jednego słowa, które się pojawiło w twojej wypowiedzi, ono potem zniknęło, ze zrozumiałych względów, bo tego już nie ma, ale użyłeś słowa bagno. I to jest niezwykle frapujące, ponieważ bagno jest takim terenem podstawowym i terenem, który z którego wyłoniło się życie i osadnictwo właściwie miejskie. Jeżeli popatrzymy na Biskupin na przykład, to te wszystkie grody były grodami bagiennymi de facto, dlatego że było się trudno do nich dostać, ale najpierw było trudno je zbudować, ale budowano trudno, dlatego żeby sobie zabezpieczyć tyły. Gdyby nie wiem, czy biolodzy, zoolodzy by to potwierdzili, ale ja taką sobie informację wynotowałem, że najstarszy zwierzęcy okaz, który w Polsce mógłby ujść za źródło życia zwierzęcego, wykształconego, to jest żółw błotny, zwany z żelazną babą, także tak w nomenklaturze ludowej. Więc ta idea rzeki bagiennej, która prowadzi nas do samego początku naszego istnienia, naszego bycia, także jako miasta, o paradoksie, mimo że bagno wydaje się czymś dla miasta złowrogim, ma nieprzyjemne konotacje, etc., etc., etc. Ale cieszy mnie, że to słowo padło właśnie, ponieważ ono no, ma takie bogate skojarzenia w zakresie ludzkiego sposobu zamieszkiwania świata. Po drugie, kiedy Andrzeju mówiłeś zastrzegając się, że nie będziesz wchodził w sprawy językoznawcze, ale ja spojrzałem na te słowa, które w historii języka pojawiły się na określenie takich wód, miejsc podmokłych, bagiennych. No i to są słowa zupełnie fascynujące. No, większości z nich już dzisiaj nie pamiętamy. Nie mówię już takich potocznych jak łęgi, czy wywierzyska na przykład, czy turzycowiska. Czy wysięki, to ciekawe słowo, wysięk, no, takie trochę medyczne. Mułaka. Mułaka, tak. Olsy, pło na przykład. Już dzisiaj nie pamiętam o takim słowie jak pło, które oznacza ten podmokły teren wraz z roślinnością. Więc pewnie gdzieś wracamy do takiego namysłu nad początkami naszego zamieszkiwania w świecie. A potem mówiłeś też, że ona niesie odpady. I to jest też bardzo ciekawe, bo tak na pewno jest, przecież wszyscy to wiemy. Ale potem była ta fascynująca historia. Jak nie ma opadów, to ona właściwie niesie same odpady. No i czy w tej chwili mamy w związku z tym się od tej rzeki odwrócić? I przyszło mi do głowy, jak cię słuchałem, Andrzeju, że może dobrze było myśleć o Rawie tak, jak myślimy dzisiaj. Zresztą na pewno są na sali państwo, którzy zawodowo zajmują się ogrodami, no, i łąkami, że dzisiaj bardzo doceniamy chwasty. Ceni się dzisiaj chwasty, nie ścina się na przykład łąk w lesie, w mieście, prawda? No więc czy można myśleć o Rawie jako o chwaście wodnym? A to dlatego, żebyśmy nie wyrzucali go z naszej pamięci, tylko dlatego, że ona niesie odpady, prawda? No bo ona niesie odpady nie ze swojej woli, by tak rzec, prawda? To myśmy jej kazali te. I teraz, czy my możemy z tym coś zrobić? No więc pewnie zachęcałbym do myślenia wszystkich, a pewnie artystów szczególnie, do myślenia o tym w charakterze chwastów. Jak zrobić ogród z chwastów, żeby nie tracić z oczu tego, co tam jest, tego, co żyje.
i żeby nadać mu jakieś znaczenie. To pojęcie chwastu wydaje mi się tutaj ciekawe. Można by to też oznaczyć, to co ty mówisz, Andrzej, że to jest rzeka bez doliny. No i pewnie tak jest, pewnie tak zostanie, bo zabetonowaliśmy to w takich stromych ścianach. No, ale może zadaniem naszym w tego projektu mogłoby zapytać się, jak można by zrekonstruować dolinę, oczywiście nie w sensie dosłownym, bo nikt nie wyburzy tego kanału zapewne. Więc nie w sensie dosłownym, ale czy można metaforycznie odtworzyć, sprawić, żeby ta rzeka nagle poczuła się tak, jak gdyby płynęła przez jakąś dolinę. Ja nie mam w tej chwili żadnej odpowiedzi na to pytanie, ale sądzę, że sztuka mogłaby próbować takich odpowiedzi próbować dostarczyć. Więc takie zadanie kolejne byłoby odbudować dolinę rzeki. No, moglibyśmy też sobie zadać, co to ty mówisz, czy częścią tego ceremoniału nie byłoby też coś na kształt, bo chyba nie wiem, czy ty, Ryszard, mówiłeś, czy Andrzej mówił też już słowa upamiętnienie, pomnik i tak dalej, i tak dalej. Bo to właściwie jest taki trochę pomnik cmentarny w tej chwili. Myśmy tą rzekę w cudzysłowie zabili w jakimś sensie oryginalnym. No? Więc kwestia taka, czy to nie jest rzeka, która jest jak gdyby już grobem rzeki i co można by zrobić, żeby ta rzeka, no nie chcę używać czysto teologicznych, religijnych pojęć tutaj, ale co można by zrobić, żeby nie odżegnując się od tego, co tej rzece zrobiliśmy, próbować tchnąć w nią jakieś życie. Wydaje mi się, że jesteśmy też tej rzece w związku z tym winni, co Andrzej mówił, że to rzeka zignorowana, miasto zignorowało rzekę, wydaje mi się, tak, zignorowało, ale przede wszystkim najpierw ją wykorzystało, zużyło. Więc pewnie też musimy w sobie otworzyć gdzieś jakąś wdzięczność dla tej rzeki. Więc pewnie dobrze byłoby, żeby historycy osadnictwa miejskiego przypomnieli historię zakładu, które z tej rzeki korzystały, jak korzystały, zrobili dokumentację, jakie maszyny ta rzeka napędzała, chłodziła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to byłby taki dobry dowód naszej wdzięczności. Wdzięczność w ogóle jest taką cechą bardzo pożądaną, ale deficytową. No więc już krótko, wydaje mi się, że to jest takie też ciekawe miejsce, dlatego że ono jest miejscem w jakimś sensie opuszczonym. Myśmy je wykorzystali i zostawili. To jest taki trzeci krajobraz, by tak powiedzieć, który nie jest ani naturą, jak mówiłeś, Andrzeju, ani kulturą. Wykorzystaliśmy go, odwróciliśmy się od niego. Takie terytorium opuszczone, które wydaje mi się, że to jest też taka kuszące też terytorium, bo to jest takie terytorium trochę dzikich działań, prawda? Gdzie przemysł już z tych działań tej rzeki nie wykorzystuje, bo nie potrzebuje. Struktury administracyjne mają z tą rzeką kłopot, bo nie bardzo wiadomo, jak z nią postępować, zwłaszcza, że jak mówiłeś, Andrzeju, nawet prawnie może być kłopot, bo prawnie to nie wiadomo, czy można wystąpić o coś dla tej rzeki jako rzeki, bo ona nawet nie wiadomo, czy jest rzeką w terminologii ściśle prawnej, prawda? No więc w związku z tym to są takie dzikie pola trochę, które są miejscem hasania ludzi z wyobraźnią, trochę takich odmieńców, by tak powiedzieć, którzy się dobrze czują w takiej przestrzeni pozaprawnej, obokprawnej. Jest to przestrzeń taka kusząca w jakiejś mierze. To zwłaszcza, że jest położona na litość boską na plecach centrum, właściwie w samym centrum miasta. No, co może być bardziej kuszącego? Oto mamy dzikie pola w środku 300-tysięcznego miasta. Ja myślę, że to, co my próbujemy tutaj na Państwa oczach, czyli różnymi językami opowiedzieć to coś, co się opisowi wymyka, jest bardzo dobrym ćwiczeniem wyobraźni, ponieważ wymiana słownika powoduje wymianę spojrzenia. I we mnie, tak jak zresztą panowie mówili, od pewnego czasu powstaje coś w rodzaju gniewnego protestu, jeśli chodzi o to wykluczenie Rawy, czy jakiś rodzaj poniżenia tego czegoś, co w gruncie rzeczy jest pełne hipokryzji, bo wstręt, który wielu z nas jeszcze do niedawna deklarowało, przechodząc czy przyspieszając kroku nad Rawą, on jest, jak mówią znawcy tego problemu,
momentem wyłaniania się tożsamości, czyli to, co budzi mój wstręt, mówi mi pośrednio, kim ja jestem. Demony. Oczywiście. Demony, to są ja to wybieram, demony, ja to wybieram, bo tak. I ten odruch fizjologiczny jest tym znakiem wyparcia, ale przecież to wyszło ze mnie. Zachowując proporcje, to trochę tak, jakbym się wypierał toalety w swoim domu. No, no ale to, czym ją wypełniam, jest dosłownie moją treścią. No, więc w jakimś sensie to wyparcie, jakie dokonujemy w przypadku Rawy, jest autoidentyfikacją, co z nią zrobiliśmy i to, że mówimy o niej tak źle, w gruncie rzeczy jest mówieniem o sobie. No to my o sobie, mówiąc, że Rawa śmierdzi, że ją zabetonowaliśmy, że nie przypomina rzeki, że nie ma tam po co chodzić, jest właściwie litanią anatem rzucanych na siebie, na cywilizację przemysłową, na nas, którzy jesteśmy beneficjentami sukcesu gospodarczego Śląska, za który Rawa zapłaciła cenę. Ale każdy z nas ma swoją perspektywę spojrzenia na Rawę. Moja jest obecna, czyli obecnie urzędującego rektora, który myśli o przestrzeniach należących do kampusu. I oczywiście ja bym chciał, żeby nad Rawę się przychodziło, żeby to była przestrzeń, która przyciąga ludzi. Jest taka piękna piosenka Bruce'a Springsteena pod tytułem Rzeka właśnie i tam bohaterowie, którzy doświadczają rozmaitych mniejszych lub większych kłopotów i tragedii, jak z nim bardzo źle, to idą nad rzekę. Idą nad rzekę, bo tam można posiedzieć, bo tam są sami, bo woda koi i tak dalej, i tak dalej. Więc ja sobie pomyślałem, że chciałbym, żeby tak myślano o Rawie, żeby zbiec ku rzece dla przyjemności, ale też w kłopotach posiedzieć, odpocząć i tak dalej. I teraz Andrzej mówi i słusznie, że tam nie ma doliny, ale zarazem jak spojrzymy na Katowice, na topografię Katowic, czyli jeśli Państwo uruchomią wyobraźnię przestrzenną, to zobaczycie, że właśnie że po obu stronach, południa i północy, Katowice zbiegają ku Rawie. Od ulicy Olimpijskiej i z drugiej strony od, prawda, północy Katowic, Kościuszki, czyli tego wzgórza, gdzie mamy Park Kościuszki, zaczynają się łagodne zbocza, które dokładnie zbiegają ku osi Rawy, więc widać, że ta przeszłość naturalna tej rzeki, ona miała w sobie dolinę, to była dolinę, którą myśmy zabudowali, ale być może w naszych działaniach artystycznych, ale urbanistycznych w dużej mierze, można by tę dolinę odzyskać. Oczywiście nie w jej naturalnym kształcie, bo to już jest niemożliwe, ale przez działania sztuczne, w tym rozumieniu dobrym, prawda? To znaczy, żeby ją wydobyć, żeby ją zobaczyć. Przemieszczenia przestrzeni, transformacje przestrzeni centrum Katowic moim zdaniem nadały znaczenie Rawie, jakby wydobyły jej potencjalność, myślę przede wszystkim o strefie kultury. Bo tam zaczynały się nieużytki, tam zaczynały na tyłach Spodka, prawda, zaczynały się tereny przemysłowe czy kopalniane, a w tej chwili to stało się właściwym śródmieściem, a w każdym razie taką atrakcją urbanistyczną i rekreacyjną Katowic i w związku z tym one jakby wyosiowały Rawę, nadały jej znaczenie takiej rzeczywiście osi śródmiejskiej, którą myśmy sytuowali zwykle wzdłuż ulic, Areja Korfantego była taką linią podziału. I teraz byłoby interesujące wymyśleć sobie Rawę jako tą oś miasta, właściwą oś miasta, która nie tyle dzieli miasto, choć tak często jest, mówimy o Warszawie prawo i lewobrzeżnej, wszystkie miasta mają taki prawy, lewy brzeg Sekwany, To prawo i lewe, jak wiemy, w historii nabierają kolosalnego znaczenia. Są znaczeniem kulturowym, moralnym, estetycznym, klasowym, politycznym. Więc to, czy jesteśmy po prawej czy po lewej stronie rzeki, można nasycić nieprawdopodobnie gęstymi znaczeniami. No więc pytanie, które ja sobie zadaję i zespół, z którym współpracujemy przy między innymi pozyskiwaniu środków na rewitalizację bulwarów Rawy, a złożyliśmy stosowny wniosek do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Mam nadzieję, że to się powiedzie i wtedy zostanie uruchomiony konkurs urbanistyczny na opracowanie koncepcji tej przestrzeni między rynkiem, a na pewno między Uniwersytetem Ekonomicznym, który dla mnie streszcza się w takim pytaniu, jak zbudować, jak przekształcić tę przestrzeń, żeby ludzie mieli powód do tego, żeby przychodzić nad rzekę.
żeby sprawić, że to miejsce może być interesujące, a nie tylko budzić niechęć czy wstręt. To się już zaczyna dziać za pomocą drobnych przekształceń, bo ci z Państwa, którzy tam bywają od czasu do czasu, widzą, że te brzegi zaczynają być trochę bardziej cywilizowane. To się dzieje co prawda prostymi i niezadowalającymi sposobami, bo to w dalszym ciągu jest beton, kostka. Ale słyszałem, bo opowiadał mi to mój znajomy, który ma dzieci w licealnym wieku, że przed imprezami rozmaitymi to jest dobre miejsce spotkań. Nie wiem, czy Państwo to potwierdzają, ale zdarza się, że młodzież przychodzi tam jakby wypić parę piw, zanim pójdą na właściwe party. Więc rzeka przyciąga. Nawet jeśli to jest prawie rzeka, niby rzeka, to ona ma w sobie pewną magię przyciągania. I ostatnia uwaga, żeby wypróbować to poprzez swoisty eksperyment społeczny. Przy okazji pandemii, która nam nie pozwoliła zrealizować Festiwalu Nauki w tym roku, postanowiliśmy go zrobić właśnie w tej niebywale niekorzystnej przestrzeni, bo ona jest bardzo trudna dla tego typu przedsięwzięć, i umieścić stoiska festiwalowe, sceny, spotkania, w których panowie rektorzy uczynili mi ten zaszczyt i uczestniczyli, właśnie rozmawiając między innymi o rzece. Okazało się, że stało się to niezwykle atrakcyjne dla mieszkańców i dla zwiedzających, którzy na organizatorów festiwali zaczynają wywierać presję, żeby zawsze już tam się festiwal odbywał. Czyli rzeka ma coś w sobie niezwykłego, chciałem użyć słowa magicznego, które jest słowem zdartym i zużytym i niewiele znaczy, ale jest coś tajemniczego. I chciałem Andrzeja zapytać o to, oczywiście nie żeby cię wypytywać, tylko czy ty wiesz, z czego się ta atrakcyjność rzeki wiąże, wyłania dla człowieka? Dlaczego my ciągniemy do rzeki poza tymi funkcjami czysto takimi funkcjonalnymi? Jako mieszkaniec, bo ty mieszkasz nad Wisłą. Wisłą też, ale też. Małą rzeką nad dopływem Narwi, a Narew do Wisły, na Mazowszu Północnym konkretnie, ale najpierw jako właśnie ten, który codziennie widział rzekę płynącą i wodę, i tak to odbieram. Człowiek się wpatruje w wodę tak, jak wpatruje się w ogień. Po prostu w zamyśleniu wpatruje się, płynie, coś się dzieje. Prawda, pozwala, mimo że to jest ruch, pozwala coś na skupienie pewnego rodzaju, na jakieś takie przeniesienie się w trochę inne światy. Nie potrafię tego opisać pięknymi słowami, ale na pewno są ludzie, którzy to pięknie opisują. Także ja tak bardzo lapidarnie odpowiadam, dlaczego tak jak to odczuwałem i czuję do dzisiaj. Ja mogę dosyć długo siedzieć nad wodą. Co prawda nie jestem wędkarzem, nigdy nie łowiłem, w odróżnieniu od ojca i brata nieżyjącego, którzy pasjami wędkowali, ja nie, ale to mi sprawia przyjemność. Ja też lubię spędzać czasy nad wodą, a nie w górach. Przepraszam bardzo tych, którzy preferują góry, ale tak to jest. Woda coś ma, to jest przestrzeń, to jest ten ruch, to jest płynie skądś dokądś, prawda? Coś przynosi czasem, woda coś przyniesie, a to nowinę, prawda, jakąś, a to kawałek drzewa, bo tam gdzieś coś się stało, czy była powódź, czy jakaś katastrofa i tak dalej. No, woda. Woda to jest dobro takie, ale na wodę patrzymy też, i to z tej dyskusji to już widać, to jest dobro takie ponad wszystko. Ale to jest też i siła niszcząca. I tak na to patrzymy, robiąc badania, czy ucząc się, studiując. Musimy widzieć równocześnie z tych dwóch stron patrzeć na wodę. To jest jeszcze siła niszcząca i to groźnie czasem wygląda, ale też wyglądają z pewnego oddalenia na powódź, na dużą falę, prawda, bojąc się tego, nie zbliżają się za bardzo. Szczęśliwie na wysokim brzegu dom rodzinny stoi. Ale też patrzyłem, też jeździłem na łyżwach zimą, mimo że nut, rzeka i tak dalej, to groźne było, ale to też pociągało. No coś jest, trzeba się może, tak jak w górach trzeba się urodzić, tak trzeba i nad rzeką się może urodzić, żeby jakby trochę tak czuć, nawet jak nie potrafi się tego opowiedzieć. Natomiast wracając do rzeczy, do dwóch głosów panów rektorów, jak przywrócić, czym jest ta, że jak można by obrócić, jakby wydobyć wartość tej rzeki, która trochę straciła, prawda, poprzez działania przez lata.
Po pierwsze, jak chodzi o dolinę, tutaj pan rektor Tadeusz mówił i panowie obydwaj, ta dolina nadal jest w sensie morfologicznym, mimo że ona uległa przekształceniom, bo przecież niwelacje, budowy i tak dalej, także w sensie geometrycznym ona nadal jest, choć trochę przekształcona. I ona ma szerokość od kilkaset metrów na ogół, ale ma i 2 kilometry w pewnym i nie mówię o naszej tutaj okolicy uniwersyteckiej, także ta dolina pozostała doliną, tylko ta dolina miała bagna, o których pan rektor Tadeusz mówił, miała stawy, była nasycona wodą, miała roślinność odpowiednią, prawda? Miała to wszystko, co w Dolinie Rzecznej możemy spotkać. I to, że osadnictwo powstawało na bagnach, ale nad rzekami na ogół, chyba że rzeki w ogóle nie było, to wtedy powstawało to tylko na bagnach. A tak, to była z jednej strony rzeka, z drugiej jakieś bagna podmokłości, rozlewiska. Także ta dolina jest, tylko po prostu funkcjonalnie to jej nie ma. Dlatego, że została zabudowana, uszczelniona, woda z niej została spuszczona, mówiąc, przepraszam, potocznym językiem, bo nie ma tych bagien. Sami przyczyniliśmy się jako uniwersytet do tego, budując Wydział Prawa, budując CINIBE, budując Wydział Radia i Telewizji. Po prostu osuszaliśmy najpierw ten teren. Z kłopotami zresztą. Z kłopotami, panowie rektorzy doskonale odczuli to sami w czasie swoich kadencji poprzednicy nasi, że tę wodę, no, jak najszybciej staraliśmy się jej pozbyć z tej doliny. Ale to jest niestety koszty rozwoju miasta i wchodzenia miasta na tereny, które jeszcze nadawały się do... Kiedyś się nie nadawały, a dziś się nadają na budowę. Kiedyś nie budowano na obszarach, na torfowiskach, bo to jest grunt nienośny, a dzisiaj buduje się wysokie wieżowce na torfowiskach. Są konstrukcje, są pieniądze, nie ma przeszkód, technologie są. Tak i tu jest. To jest jak gdyby koszty rozwoju miasta. I to, z czego możemy, wydaje mi się, skorzystać, o czym, co jest troską już naszego następcy, to z tego, czym ta rzeka jeszcze może być rzeką i te wartości wydobyć. Na pewnych odcinkach i to bardzo niedługich odcinkach, już powiedziałbym, to jest szczęśliwie właśnie ten teren od rynku do, no w zasadzie do tych wieżowców, jak gwiazdy, prawda? To jest ten teren, mamy to szczęście, to jest teren na pewno do wykorzystania. Tam jeszcze inne by się znalazły wzdłuż idąc w kierunku ujścia już do Brynicy. Szopienice mają taki potencjał rozwojowy, wydaje mi się. Natomiast w górę rzeki, no, powstają coraz to nowe wieżowce w stronę ulicy Grundmana, Węglokok, za Węglokoksem nowe tereny, które bardzo ładnie, których, że tak powiem, życie opisywał bardzo ładnie pan rektor Tadeusz podczas festiwalowych spotkań, prawda, jakie tam życie kwitło. Te zajezdnia, ta chyba autobusowa. Prawda, tak. Tego nie ma już, pozostało we wspomnieniach, tej przestrzeni nie ma i tak naprawdę nikt nie zburzy ogromnych przestrzeni miejskich po to, żeby odzyskać jakąś część tej Doliny Rzecznej. Chociaż bodajże w Korei Południowej, ja tam taki przykład w czasie festiwalu pokazywaliśmy, zburzono kawałek autostrady, żeby odkryć właśnie rzekę. No myślę, że tu ja już pewnie nie doczekam takich działań, ale żeby to odkryto. Ale powinniśmy się skoncentrować nad tym, co jest dostępne. No na razie to jest jeszcze inny etap. Jeszcze miasto, powiedziałbym, się urbanizuje w takim trochę rozumieniu XIX-wiecznym. O potencjał, nawet nie, ale ten potencjał taki środka XX wieku. Metropolie, proszę państwa, nadal się w świecie rozrastają. To nie jest tak, że one się że jest depopulacja metropolii. One nadal przyciągają, mają siłę przyciągania. Tereny wiejskie się wyludniają oczywiście z uwagi na to, że produkcja rolna jest produkcją wielkoprzemysłową. Tam nie potrzeba ludzi, potrzeba dużo maszyn i mało ludzi. I tak to się dzieje. Natomiast duże miasta przyciągają i jeszcze będą przyciągały, bo tam się da przeżyć, prawda? Niektórzy traktują to chociażby w ten sposób, ludność biedniejsza, jak obserwujemy inne aglomeracje. Jest tak, że 1% kuli ziemskiej, powierzchni kuli ziemskiej zamieszkuje połowę całej populacji światowej. Jakie to jest oddziaływanie, jaka to jest koncentracja różnych oddziaływań, chociażby przemywanie miasta
z tych zanieczyszczeń, które są zanieczyszczeniami miejskimi. To są, nawet niektórzy nie myślimy w ten sposób, ile metalu jest w formie rozproszonej na terenie miasta i to deszcz znosi, spłukując miasto, znosi do kanalizacji, znosi do rzeki czy do jakiegoś innego odbiornika. Dlatego, że wszystkie maszyny, wszystkie auta się troszkę zużywają. Kiedyś mi powiedziano, takie badania są, gdyby zważyć auto nowe i gdyby udało się w stanie czystości utrzymać i zważyć auto 20-letnie, to ono będzie lżejsze. Ileś tego metalu się zużyje, ileś, teraz już może mniej, są inne technologie, ale wtedy, kiedy rdza i tak dalej. Ile materiału z opon się zużywa i jest zmywanych, innych nieczystości. Ja bym powiedział, panie rektorze, nie tyle odpady są w rzece, co nieczystości miejskie różnego rodzaju, zanieczyszczenia miejskie. One są i będą, aczkolwiek, i tu jest dla nas, że tak powiem, jakiś optymizm, tych zanieczyszczeń jest coraz mniej, jeśli chodzi o ścieki różnego rodzaju, dlatego że technologie uzdatniania, oczyszczania ścieków, przepraszam, są coraz lepsze. Aczkolwiek, znowu nie wszystko, bo są, nawet jak są znane, to są za drogie albo nie w takiej skali. Robiliśmy badania ostatnio, wcale nie mało, przeliczaliśmy to nawet na tabletki, niektóre leki, ile tabletek w ciągu doby płynie w naszej rawie środków przeciwbólowych, ile kofeiny. Ile kofeiny, czyli ile kawy, kubków kawy espresso, prawda, w tysiącach liczone i tak dalej. Więc tego jeszcze trochę jest. Nie ma technologii, nie oczyszcza się, albo są na etapie w skali laboratoryjnej i tak dalej. Więc no, tutaj odzyskanie jest możliwe w pewnych określonych miejscach i w pewien określony tylko sposób. Tak mnie się wydaje. Po prostu tak wiele się stało, że tak szybko się nie odstanie. Miasto jest, ono będzie krzepło jeszcze, prawda? I no, ta rzeka, wiele z nią można zrobić, ale nie aż tak, żeby mając w pamięci, czym była rzeka, żeby próbować coś odzyskać. Jeszcze ostatnie zdanie, ostatnia taka informacja. Jest bardzo szybki przepływ wody w Rawie. Celowo to zrobiono, wyprostowano. To są projekty z początku XX wieku, bo wody kopalniane dostarczały dużo zawiesiny. To są te płuczki z technologii jakby uzdatniania węgla, oczyszczania i tak dalej. Niosło bardzo dużo zawiesiny i żeby rzeka była drożna, postanowiono ją wyprostować, a to znaczy, że już te różne meandry i podmokłości likwidowano, bo szybszy przepływ pozwala odprowadzać tą zawiesinę, która w rzece jest. Tam prawie nie ma osadu w korycie rzeki, jeśli państwo zobaczą. Pytanie, na czym ma się rozwijać. Jeszcze jakaś tam szczątki roślinności są, ale życie biologiczne w szerszym rozumieniu, jak chodzi o świat fauny, nie ma gdzie. To muszą być strefy prawie bez przepływu, wolnego przepływu, zastoiskowe, głębsze, płytsze. Jak są brzegi betonowe, nie ma życia tego mikrobiologicznego takiego, które daje gleba, powiązanie wody z glebą na skarpach, prawda? Ta roślinność, to wszystko jest potrzebne. I nawet jak ktoś mówi, no dobrze, ale proszę pana, kaczki pływają, więc kiedy będą ryby? No jeszcze trochę. Wracając do ostatniego przykładu właśnie, który dałeś o tym, że tam nie ma życia biologicznego. Ono, przepraszam, nie, ono jest, ale to jest mikro, to rozumiem. Możemy mówić o ekosystemie. Tam drobne zwierzątka, koledzy biolodzy, zwierzątka mówię, to, no oczywiście fauna, są, ale 5 czy 6 gatunków na razie stwierdzono, w tym jeden inwazyjny z Ameryki Południowej, którego lepiej, żeby nie było. Udało się. No. Ale zmierzam do tego, że dobrze byłoby zestawić Rawę, nie żeby ją to zrobić po to, żeby imitację zrobić z tego, bo tego się nie da. Ale można popatrzeć, co się stało w Rybniku z Nacyną. Jak będziemy przez Rybnik szli, rzeka Nacyna, i zobaczymy, że tam raz, że ona żyje jako miejsce spacerowe, to o czym ty mówiłeś, a dwa, że tam przypuszczalnie przypadkiem ktoś wypuścił, a one się potem rozmnożyły. Tam są nutrie, które można zobaczyć, one się oswoiły, jest ich całe mnóstwo, całe statka. Ludzie sobie chodzą, a te nutrie tam siedzą, gryzą marchewki i są zachwycone. Obie strony są zresztą zachwycone, więc tego się pewnie zrobić nie da.
bo zrobiliśmy krok, kilka kroków za daleko. Ale to, co ty mówisz, pewnie taki, Ryszard, pewnie taki powrót do idei rzeki jako miejsca wspólnego, gdzie się ludzie spotykają, prawda? Byłby możliwy, ale tu znowu wracam do tego, co Andrzej mówił, że poszliśmy pewnie za daleko, co nawiasem mówiąc jest też dobra okazja, żeby wykorzystać temat rzeki, ten zespół, który będzie to opracowywał, żeby sobie zadał pytania takie bardzo podstawowe, co to znaczy zagospodarowywać przestrzeń w ogóle, co to znaczy tak zwany postęp miejski, cokolwiek to znaczy, nie narzucając tutaj żadnego pozytywnego czy negatywnego rozumienia tego pojęcia, ale sądzę, że to były takie pytania przygotowawcze, które pewnie sobie trzeba będzie zadać. A ta rekultywacja, odzyskanie tej doliny oczywiście jest niemożliwe w sensie dosłownym, ale możliwe w sensie wyobraźni, która wyobraźnia potrafi jak gdyby stworzyć taką wirtualną, acz w realu, Wrawę jako takie dolinne miejsce spotkania. Oczywiście nie do odtworzenia jest w sensie dosłownym ta meandryczność rzeki, bo to co ty mówiłeś, Andrzej, że rzeka pociąga, oczywiście, że pociąga, ale pociąga między innymi tym, że w znacznej swojej części ona nie jest prosta przecież, prawda, że ona się kręci, ona ma tajemnicze zakręty, ma tajemnicze zakola. To Akademia Sztuk Pięknych to wie lepiej niż ja, ale to jest świetne miejsce, żeby przypomnieć niewielki szkic, który jest zawarty w liście Schillera do przyjaciela, którą 795, chyba się dobrze pamiętam, gdzie Schiller mówi, najpiękniejszą linią na świecie jest linia wężowa. Nie zygzak, bo mimo, że zygzak też to robi, tylko zygzak robi zmiany nagłe. Natomiast linia wężowa jest łagodna, miękka. No, wąż jest też blisko ziemi, więc tajemnicza, najbardziej chyba tajemnicze zwierzę, prawda, jakie jest, więc tego się pewnie w realu odtworzyć już nie da, to jest oczywiste, ale wyobraźnia artysty mogłaby działać w tą stronę, żeby spróbować jakoś w sferze wyobrażeniowej, spróbować się zastanowić nad działaniami, które mogłyby może pomóc jakoś tą rzekę wyobrazić sobie jako wciąż meandrującą i wciąż płynącą, czyli jako miejsce, które łączy, bo tam, gdzie mówi, że rzeka płynie od dołu, oczywiście, prawda? I właściwie, jeżeli popatrzymy na Rawę, no to właściwie, jeśli wyłączyć, co jest na sposób rozwiązaniem absurdalnym, ale gdybyśmy wyłączyli drogi żelazne i drogi koleje i drogi autostradowe, to właściwie łączy nas ze światem Rawa, która płynie gdzie? Do Przemszy, prawda? Tak, do Wisły, no do Brynicy, i z Wisłą w sensie, dalej, do Brynica, dalej do Gdańska, prawda? Tak. Więc właściwie to ona nas łączy ze światem. Gdyby zawiesić te nasze ludzkie sposoby łączenia się ze światem. Więc te wszystkie, wydaje mi się, że to są te aspekty, które mogłyby zostać podniesione jako taki centralny, nerwowy zwój tego projektu. Jeśli nawet nie w charakterze odpowiedzi, to właśnie w charakterze postawienia takich bardzo, bardzo znaczących pytań. Bo rzeka jest terenem pytań, jak Andrzej mówiłeś tutaj słusznie, że rzeka jest zbawienna i życiodajna, bywa też niszcząca. Rzeka jest takim terenem, gdzie są wahania. Prawda? Waha się od stanu wód, się waha. Wyższy, niższy, potrafi być niszczący, potrafi wylewać, potrafi być dobroczynny i życiodajny. Więc to jest taka przestrzeń do zastanowienia się, do wahania się. I to jest też alternatywa dla przestrzeni politycznej, która jest przestrzenią twardych decyzji. No? Natomiast tutaj rzeka i ten teren okołorzeczny, teren taki opuszczony w tej chwili, teren odwrócony, by tak powiedzieć, no to jest takie miejsce, gdzie można by próbować uprawiać inną politykę. Politykę właśnie wahania, zastanawiania się, stawiania pytań raczej niż pośpiesznych odpowiedzi, co politykę uwielbia robić i tak dalej, i tak dalej. Bo oczywiście powinniśmy byli zacząć od tego, że dzisiaj wszystkie rzeczy, rzeki płyną przez Ukrainę, prawda? Także powinniśmy od tego zacząć, przepraszam. Mówiąc o polityce, ja sobie myślę, że to rzeka jest dobra, żeby myśleć o polityce mostów. Nie. Bo to, czego mi brakuje nad Rawą, to mostów, które byłyby mostami przemyślanymi, tak jak to w wielu miejscach nad słynnymi rzekami, mniej słynnymi wędrujemy nie tylko nad rzekę, ale wędrujemy na most. I pamiętam 3 lata temu chyba pojechałem zobaczyć jeden z najdłuższych mostów na świecie, czyli most Vasco da Gama prawda, w Lizbonie, który jest przepięknym mostem o długości
ogromne i słuchajcie, ponad 3 kilometry. I jeździłem tym mostem w kółko, mimo że trzeba tam opłaty wnosić specjalne, ponieważ linia tego mostu, jego wznoszenie i to, że nad całym rozlewiskiem padł się unosi, było czymś tagu, przepraszam, nie padł, było czymś wspaniałym. Natomiast wracając do jeszcze na chwilę do Rawy i czym ona ma być i jaką rzeką ona będzie, bo z jednej strony nam się fantazjuje odzyskanie Rawy, co jest słusznie raczej niemożliwe, chociaż technicznie i ekonomicznie możliwe, tylko że wymagałoby nieprawdopodobnie dużych nakładów, żeby zdjąć z niej betonowe brzegi, koryto i to koryto zrenaturalizować. To jest przecież wykonalne, przynajmniej na tym krótkim odcinku. Być może taki piękny kaprys, któremuś z prezydentów przyjdzie do głowy, żeby pokazać na długości kilometra, jak rzeka może wyglądać, prawda? Tego byśmy chcieli. Oczyścić ją na tym krótkim fragmencie jakąś biologiczną oczyszczalnią, po to, żeby dać sobie taki dowód i powód także innego rodzaju wyrzutu sumienia, że cała ta rzeka mogła wyglądać jako takie memento. Ale być może przyszłość Rawy pójdzie w inną stronę, w stronę kanału, który też nie musi być kanałem ściekowym, może być kanałem weneckim. Myślę sobie o tym, kiedy patrzę na ten fragment, który się nam odkrył przy Alei Korfantego, tuż obok Muzeum Śląskiego, kiedy tam zerkniemy. To te wznoszące się ściany kamienic jako żywo przypominają fragmenty weneckie. Daleki jestem od tego, żeby nazwać kawałek Katowic Wenecją północy, ale kto wie, być może kamień i koryto i most nad nim też może być pewnym atrakcją, mieć swoją urodę, być po prostu takim przymierzem natury już przepracowanej, już transformowanej z miastem i z urbanistyką. Wcale nie trzeba się wyrzekać tego dziedzictwa modernistyczno-przemysłowego, tylko je mądrze przemyśleć. Chyba najgorsze jest to, że Rawie nikt nie poświęcił uwagi, takiej czułej uwagi. Wszystko jedno, konstruktywistycznej, modernistycznej, technologicznej, czy też przeciwnie, ekologicznej. Tylko że po prostu traktował ją jako wygodny odpływ ścieków, opadów, kanał przeciwpowodziowy, prawda? To poniżenie Rawy, ono odzwierciedla najbardziej arogancką postawę gatunku, jakim jesteśmy wobec natury. Więc ja, myśląc o przyszłości i czekając na ten moment, kiedy środki z takiego czy innego źródła pozwolą wreszcie postawić sobie pytanie, jaką Rawę chcemy mieć, wcale nie byłbym oburzony czy przeciwny temu, gdyby tym najciekawszym pomysłem był pomysł nowoczesny, technologiczny, konstrukcyjny. Tylko taki, który nada tej rzece odpowiedni walor, wypowie jakby szacunek i troskę o nią, a nie tylko ją utylitarnie potraktuje jako przestrzeń odpływu. No tak się wydaje, że trzeba pracować nad Rawą jako takie miejsce, które nie przecina, ale łączy nie tylko dwa brzegi miasta, ale także ludzi ze sobą, czyli żeby rzeczywiście było to takie, no za duże słowo, ale oczywiście coś na kształt pewnego forum społecznego, które, nawiasem mówiąc, tam w okolicach tego miejsca, o którym panowie to mówili, że tego zakola na tyłach ulicy Teatralnej, tak, później, to jest akurat miejsce, któremu warto poświęcić uwagę. Nie wiem, jak tam są prawa własności, bo to jest inna sprawa, trzeba by to zbadać, ale to jest akurat miejsce świetne. Natomiast skoro mówię, Ryszardzie, o moście, no to ja jestem jedyny na tej sali, który ma tyle lat, żeby pamiętać piękny most nad Rawą, którego nikt oprócz mnie nie pamięta. To był, nie ma tej ulicy, która już była. To była ulica Skośna, nieistniejąca, która została wyburzona w latach 60., kiedy modernizowano cokolwiek, to znaczy Katowice. To była taka mała ulica, która z jednej strony miała ten piękny, wydobyty, dzisiaj ładnie podświetlony budynek banku na rynku, który stoi. A po drugiej stronie była kamienica i ta krótka ulica nazywała się Skośna. Rawa była odkryta i na nią był drewniany most. Z tego mostu można było romantycznie spoglądać na bardzo brudną już wtedy, ale jednak Rawę.
Po drugiej stronie był dworzec autobusowy, tam gdzie stoi dzisiaj separator, czy jak to się nazywa, ten wieżowiec, więc jestem ostatnim człowiekiem, który pamięta most, drewniany most nad Rawą. Więc pewnie jakieś metaforyczne mosty też można by obmyśleć. Kiedyś tak zrobiono taki projekt, nawet bardzo znany architekt, ja nie pamiętam teraz nazwiska, przepraszam bardzo, zrobił jakiś bardzo szalony projekt mostu nad Olzą w Cieszynie. Lat temu chyba 5, 6, 7, nie pamiętam. On nie wszedł do realizacji, przez chwilę był rozważany. No, Olza oczywiście jest tam znacznie szersza, rzecz jasna, więc nie chcę tutaj wzywać do konstrukcji faktycznych mostów. Choć może, ale to już jest poza mną. Natomiast jakaś konstrukcja metaforyczna potraktowania, takiego potraktowania tej przestrzeni, żeby ona wywoływała tą metaforykę i tą taką wspólnotę, jaką most ma w sobie, to byłoby rzeczą bardzo rzeczywiście chyba obiecującą. To słuchajcie, może życzmy sobie, żeby kolejna gawenda rektorów z Nadrawy odbyła się na pięknym moście nad Rawą, czego bardzo sobie życzę. Jest zresztą piękna, jest ikonografia Katowic, która jest w Muzeum Miasta Katowic. Bardzo obszerne zdjęcia, także i stare pocztówki, gdzie można zobaczyć piękne bulwary nad Rawą w okolicy Huty Marta, czyli za jak gdyby dzisiejszym Super Samem, prawda? I piękne zbiory fotograficzne pana Dajndy, który był kolejarzem i który jeździł po Polsce, robił fotografie z całej Polski, ale specjalizował się w okolicach tutaj Katowic. Mm-hmm. I ten księgozbiór jest niezwykły, także można zrobić piękną dokumentację rzeki i okolic rzeki. Mm-hmm. Tak, to tak przy okazji pan rektor dotknął problemu akurat w tym naszym projekcie, który realizujemy w ramach rektorskiego programu Zielony Horyzont właśnie. Projekt, który obejmuje także Rawę. Gromadzimy te materiały pani profesor Lucyna Sedzikowska, która jest tutaj właśnie części tak się zajmuje. Tak przy okazji na niektórych tych fotografiach czy pocztówkach tam widać naprawdę, może to jest kwestia, że tak powiem, umiejętność artysty, ale Rawa jest naprawdę poważną rzeką. Poważną rzeką, prawda? Tam czasem mi brakuje skali, żeby zorientować się, ile to ma metrów mniej więcej, prawda? Ale to wygląda na poważną rzekę. I ona wtedy nie wali z taką prędkością. Tak. No bo jeszcze wcześniej były progi, niektóre były kaskady, tak? Oczywiście, tak, które spowalniały. Tego troszkę brakuje. Myślę, że to będzie jeden z pomysłów w naszej okolicy uniwersytetu, panie rektorze. Być może, tak. Ale to jeszcze trochę czasu. Natomiast niewątpliwie, proszę państwa, bo może to tak zabrzmiało, może byście państwo nie odnieśli wrażenia, że ja uważam, że należy jak gdyby zapomnieć i już się tym nie zajmować, że Rawa jest już skreślona. Nie, tak jak powiedział pan rektor, są różne sposoby, że tak powiem, przywracania rzeki miastu i jej wykorzystania dla społeczności miejskiej. W angielskim mówi się o usługach ekologicznych, brzydko to brzmi w tłumaczeniu na nasze, ale to w tym zawiera się tam szereg takich tych pozytywów, że tak powiem, które miasto i społeczność może czerpać z rzeki. Nie tylko to, że odbiera wody opadowe, że odbiera ścieki, nawet najlepiej oczyszczone czy gorzej, ale jednak tak, że ma pewien zasób wody, który może być w razie potrzeby, czy gaszenia jakiegoś pożaru, czy czegoś użyty, nawet gdyby gdzieś coś, prawda? Że no, może jakieś życie ekologiczne zapewnić, gdyby stworzyć u nas, w naszej okolicy, jakiś bypass, który spowalniałby jakiś taki leniwy kanał imitujący starorzecze, prawda? I tak dalej. No, szereg pomysłów można takich przyrodniczo-hydrotechnicznych próbować zrealizować, które no, mogą dodać właśnie uroków tej Rawie. Natomiast jeszcze zmierzamy do końca, jak chodzi o dolinę i jak tego byśmy pewnie nie chcieli, żeby ta dolina tak wyglądała, jak wyglądała w opisach, nie wiem, czy ja to znajdę, pewnie może tak, z przeszłości. Dolina Rawy właśnie, no wtedy, kiedy ona gromadziła dużo wody, były te stawy liczne przecież. I zasób i ryby jeszcze wcześniej, ryby co prawda zniknęły gdzieś w drugiej połowie XIX wieku, ryby i raki, ale jak wyglądały Katowice i ta Rawa. Pewien referent jeszcze w 1864 roku nazwał Katowice miastem gumiakowym.
A pożal się Boże, drogi utrwaliły się z ilustrowanym okrzykiem rozpaczy. Czy gdzieś jeszcze, dwukropek, czy gdzieś jeszcze w Prusach są gorsze drogi niż w powiecie bytomskim, bo to był powiat bytomski wtedy, prawda? O, trzeba było nie lada zręczności, żeby po kilkudniowej plusze uporać się z taką drogą, gdyż pieszo tylko po kamieniach można ją było przebrnąć. W konsekwencji panie godziły się na tygodniowy areszt domowy i zamierało wszelkie życie towarzyskie, dopóki słońce nie osuszyło przynajmniej przydrożnych krawędzi. Później błotnista maź zamieniała się w gęsty pył, zbijający się tumanami nad drogą i tak dalej. Jeszcze gorzej wyglądały wyszutrowane drogi, a najgorsza, gdy zmiękło to wszystko, była wyprawa na pocztę, kiedy ta znajdowała się przy Milchstrasse, ulica Młyńska, wtedy, prawda? Za wielką przeszkodą, za wielkim bajorem, większym od wszystkich innych bajor, z susami wzdłuż płotu, zręcznie manewrując, rękami trzeba było się zmagać z głębokimi dziurami. No, coś za coś. Nie było uszczelnione, dolina nie była zabetonowana, asfaltowana, zabudowana, gromadziła dużo wody, były bagna, rejon teatru, rejon ulicy Szkolnej naszej, prawda? To były tereny bagienne i Wydział Radia i Telewizji, Wydział Prawa. To wszystko były rozległe właśnie te bagna, uroczyska, o których pan rektor tutaj mówił. Z bagna jesteśmy, tak, wyszliśmy z bagna. No. Ale w powiązaniu z rzeką wiele tych bagien było. Tak. Nawet te rozległe tereny bagienne, no, na północnym Mazowszu, bliżej mi znanym, to jednak związane z rozległymi dolinami rzecznymi, Narwi i jej dopływ. Prawda. Ale raba, tak. Wyszliśmy od raby, panie rektorze. To co? Idziemy na rzekę. Dziękujemy. Idziemy na rzekę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Panie rektorze.